Hej, hej, moi drodzy! Nie ma dzisiaj na to czekać, ruszamy z tym filmikiem, dlatego że mam dzisiaj dla was wyniki konkursów, mam dzisiaj dla was mini Q&A, mam dla was mega, mega wieści i oczywiście bukowe newsy tygodnia, czyli porcje wiadomości, ciekawostek i ploteczek ze świata literatury. No to co? Zaczynamy! A zaczynamy, moi drodzy, od Literackiej Nagrody Nobla. Zaszła co najmniej światowa kontrowersja, dlatego że zdobywcą Literackiej Nagrody Nobla został Bob Dylan, ten amerykański muzyk, tak, ten Bob Dylan. Wybór jest naprawdę dziwny, biorąc pod uwagę, że istnieje tak wielu wspaniałych i wyjątkowych pisarzy, którym naprawdę należy się ta nagroda. Koniecznie dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. A teraz laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie zdobył Varujan Vozganian, rumuński pisarz ormiańskiego pochodzenia, za powieść Księga Szeptów. To powieść traktująca o ludobójstwie Ormian i zrobiła ona wrażenie zarówno na jury, tak jak i na czytelnikach, którzy również nagrodzili ją w towarzyszącym nagrodzie plebiscycie. Czas na wieści ze świata J.K. Rowling. Okazuje się, że film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć nie tylko rozpoczyna trylogię tych filmów, ale pojawi się ich aż 5. W tym trzeba zaznaczyć, że ostatni film z serii pojawi się w 2024 roku i trzeba zaznaczyć, że są to naprawdę dalekosiężne plany. A teraz wspaniałe wieści dla fanów horroru. Polski twórca horroru ekstremalnego Tomasz Czarny założył wydawnictwo Dom Horroru. I uwaga, uwaga, zapowiada się nie byle jaka inicjatywa, dlatego że pierwszą powieścią wydawaną przez to wydawnictwo ma być powieść Jacka Ketchuma. Już nie mogę się doczekać i bardzo mocno trzymam kciuki za Tomka. I pamiętajcie, że jest to wydawnictwo, które powinni śledzić wszyscy miłośnicy porządnej grozy, bizarro, weird fiction i innych podgatunków horroru. A na koniec, kochani, mega, mega, mega bezsenny news! Już jutro, kochani, rusza bezsenna promocja z wielkim bukiem na stronie księgarni czytam.pl. I uwaga, kochani, to będzie mega absolutny szał, dlatego że wybrałam dla was aż 30 tytułów z gatunku horroru, thrillera czy kryminału, które w najbliższych 2 tygodniach spadną niziutko, niziutko specjalnie dla was. Wszystkie szczegóły pojawią się już jutro w bezsennym filmiku, a jeszcze na dokładkę razem z księgarnią czytam.pl przygotowaliśmy dla was tę paczuchę, którą rozpakuję już jutro, a w środku są książki tylko dla was. Bądźcie czujni, bo już jutro rusza bezsenna promocja na czytam.pl, będzie unboxing, będzie specjalny konkurs dla was i ta paczucha, już nie mogę się doczekać! A teraz, kochani, czas na wyniki konkursów. Ogromnie wam dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi i pamiętajcie, że trwają jeszcze inne konkursy na Wielkim Buku, więc koniecznie na nie zerknijcie. Zaczynamy od najpiękniejszych wspomnień minionego lata i e-bookowe dziewczyny Emmy Klein pofruną do The Joan Stark. Gratulacje, przegrupieniaste, gratulacje, kochana. Czekam teraz na maila od ciebie, którego przekażę do księgarni internetowej Wobbling, od których dostaniesz nagrodę. A teraz zwycięzcy konkursu z dziedzictwem Orhana i wydawnictwem kobiecym. Ta niezwykła powieść pofrunie do Magdaleny Milewskiej, do Anki i do Sylwii J. Gratulacje, przeogromniaste gratulacje, dziewczyny. Czekam na kontakt od was i na dane do wysyłki. A na zakończenie, kochani, czas na mini Q&A. Ślicznie dziękuję za wszystkie wasze pytania. Pamiętajcie, że możecie je zadawać przez cały tydzień. Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? Jako że chodziłam do klas humanistycznych i językowych, to moim ukochanym przedmiotem był język polski. I już latem uwielbiałam przeglądać podręcznik i wybierać sobie gromadzić lektury na nowy rok. Jeśli trafiłabyś na bezludną wyspę i miała do wyboru 100 z książek albo bliską osobę, to co byś wybrała? Na takie zesłanie wybrałabym bliską osobę, a dokładnie mojego narzeczonego, dlatego że razem moglibyśmy wymyślać sobie inne cudowne historie i sobie opowiadać. Czy lubisz zwierzęta? Czy masz jakieś zwierzęta w domu? Uwielbiam zwierzaki, ale to psy są moimi towarzyszami życia od dnia narodzin. Jestem przeokropną psiarą i mam moje 2 psie potwory. Jest to Kundelka Kika i Jamnik Lobster. Co myślisz o robieniu książek z opowiadań na Wattpadzie? Jeśli taka twórczość fanowska, inspirowana czy całkiem własna jest naprawdę wartościowa i wnosi coś do literackiego świata, to czemu nie? Ale oczywiście nic na siłę. Czy masz zakładki? Używasz? Uwielbiam zakładki, używam ich od lat i w ogóle zbieram zakładki od lat i w końcu muszę wam kiedyś zrobić taki mój zakładkowy filmik i wam wszystko pokazać. Nawet mam taki swój własny rytuał, że dobieram zakładkę do każdej nowej lektury.
I to wszystko na dziś. Raz jeszcze pamiętajcie, że pytania do Q&A możecie zadawać przez cały tydzień, a ja odpowiem na nie w następnych bukowych newsach tygodnia. Pamiętajcie też, że już jutro rusza bezsenna promocja z czytam.pl. Będzie bezsenny filmik i unboxing z książkami specjalnie dla Was. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Pamiętajcie też o blogu, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia, pa pa!